Żyjemy w czasach ciągłej pogoni. Gdy komuś z Państwa zabrakło w mijającym roku czasu na rozmowę, zrozumienie, przebaczenie, to okres bożonarodzeniowy daje niepowtarzalną okazję, by spróbować to naprawić. Żółbek, sianko, opłatek, życzenia, może nawet milczenie, ale z wyciągniętą dłonią. Życzę Państwu, by te najpiękniejsze święta, święta Bożego Narodzenia, spędzić w atmosferze ciepła rodzinnego, miłości, zdrowia i nadziei. A na nowy rok, 2008, życzę, żeby Państwu spełniło się wszystko to, czego tylko sobie Państwo zapragniecie, żeby każdy dzień niósł nowe dobro, nową nadzieję. Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i zarządu powiatu chciałem złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, ciepła rodzinnego, a w szczególności ja zawsze mówię o tym zdrowiu. Jak zdrowie jest, to już wszystko się układa. Szanowni Państwo, będąc też na opłatku w gimnazjum w Jasienicy, w mojej byłej pracy, otrzymałem życzenia. Pozwólcie Państwo, że je Państwu przytoczę. Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości. Odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi. Radości w smutku dzięki ludzkiej miłości. I nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Tego Państwu i sobie życzę na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Kończy się czas oczekiwania na to, co dla nas Polaków jest rzeczą najcenniejszą. Polskie święta Bożego Narodzenia, polska Wigilia, polski opłatek i spotkanie. Przede wszystkim spotkanie z tymi wszystkimi, na których czekamy i do których tęsknimy. I ta niepowtarzalna polska atmosfera tego wigilijnego stołu, wieczerzy wigilijnej, to chyba dla nas jest rzeczą najcenniejszą i to my Polacy w sposób szczególny przeżywamy. Życzę Państwu, żeby te przeżycia tych świąt Bożego Narodzenia były tylko samymi radosnymi chwilami, żebyście Państwo te święta spędzili w takiej radosnej, ciepłej, rodzinnej, polskiej atmosferze. Również w roku 2008 chciałbym, żebyście Państwo mieli jak najmniej kłopotów, żeby ten rok był rokiem lepszym, żeby ten rok przyniósł Wam to wszystko, co zamierzacie i na co czekacie. Do siego roku. Czas świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. To czas na refleksję, na pomyślenie o tych, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Pozwólcie zatem, że złożę Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, i tych rodzinnych, i tych zawodowych. A wraz z nadchodzącym nowym rokiem życzę Państwu, a myślę, że nie tylko mieszkańcom miasta Ostrów, ale również innym, być może odwiedzającym Was w tym momencie, z całego powiatu, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń, dużo wiary i dużo nadziei w nowym, nadchodzącym roku. Szanowni Państwo, Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt katolickich w roku. Jest to czas, kiedy nasze domy przybierają odświętny wygląd. Stroimy choinki, spotykamy się przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem. Składamy sobie nawzajem życzenia. Ja również w imieniu własnym, jak i całej Rady Miasta, składam Państwu najlepsze życzenia. Niech ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze miłości, radości, wzajemnej życzliwości, a nowy 2008 rok będzie czasem spełnionych nadziei.
związku z tym, że zbliżają się święta, święta Bożego Narodzenia, przed nami Nowy Rok, z tej okazji chciałabym złożyć wszystkim telewidzom najserdeczniejsze życzenia, żeby ten czas świąteczny upłynął miło, spokojnie, żeby był czasem odpoczynku, odpoczynku od codziennych obowiązków, od problemów, żebyście Państwo mogli zapomnieć na ten czas o tych kłopotach i troskach i być szczęśliwi, zadowoleni, pełni życia. No i żeby nie zabrakło też tych prezentów pod choinką, bo bardzo miło jest otrzymywać prezenty, jak też je dawać. W nowym roku życzę Państwu spełnienia wszystkich planów, marzeń, zamierzeń i tych takich osobistych, i tych zawodowych. Życzę Państwu, żeby ten rok 2008 był lepszy od tego, co mija, pełen nadziei, optymizmu, radości. A tak zawodowo to życzę wszystkim, którzy stracili pracę lub tej pracy w tej chwili poszukują, żeby w następnym roku ją znalazły, żeby to była ta praca wymarzona, żeby mogły godnie żyć, żeby czuły się potrzebne, żeby miały satysfakcję z tego, co robią. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego co najlepsze i w święta, i w nowym roku. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, a szczególnie dla mieszkańców okręgu wyborczego nr 2. Życzę dużo zdrowia, pomyślności i spokojnego spędzenia tego czasu. Jednocześnie w związku ze zbliżającym się nowym rokiem składam życzenia wszelkiego dobrego, pomyślności i realizacji nadziei i marzeń w 2008 roku. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycona, że mogę Ostrowianom złożyć życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Są to piękne święta, święta w naszej polskiej tradycji bardzo ważne, święta rodzinne, ciepłe, pełne miłości, pełne optymizmu. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na same święta oraz samych dobrych, pogodnych, pełnych dobrych niespodzianek dni w nowym 2008 roku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nadchodzą święta Bożego Narodzenia i z tej okazji chciałem złożyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta Ostrów Mazowiecka najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych świąt, jak również w nadchodzącym roku życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak również w zawodowym. W szczególności chciałbym życzyć w nadchodzącym nowym roku naszym wszystkim ostrowskim sportowcom najlepszych wyników, samego pasma sukcesów i abyśmy wspólnie razem z mieszkańcami naszego miasta mogli się z tego cieszyć i oklaskiwać ich sukcesy. Dziękuję i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Istotą świętowania jest uchwycenie tej niecodziennej atmosfery. Ciepła, takiej niesamowitości świąt, tej niecodziennej zwyczajności, która 2000 lat temu była tak bardzo dostrzegalna. Na pozór nic nadzwyczajnego wówczas się nie wydarzyło. Narodziło się dziecko i to w jakże trudnych warunkach. Nie było powodów ze względu na te warunki do świętowania. A mimo to i pasterze, i aniołowie zakrzyknęli chwała. Życzę Państwu i sobie oczywiście, abyśmy i w święta, i po świętach mogli powiedzieć chwała. Mimo iż każdy z nas ma swoje dobre doświadczenia w
przygotowywaniu się do świąt i w świętowaniu, pozwolę sobie podać Państwu przepis na dobre świętowanie. Tak więc, aby dobrze świętować, weź pół miarki ciekawości, kwartę życzliwości, 10 cm uśmiechu, kilogram pogody ducha, miłości ze dwie garści, nadziei ile się zmieści, wiary cały zapas, haust spokoju. Pomieszaj to w sobie, podziel się z bliskimi. Może starczy dla obcych. Świętuj narodziny Dzieciątka. Zbliżają się najcudowniejsze święta, jakie przeżywamy. Pozwólcie, że swoje życzenia skieruję do wszystkich Państwa, ale tak jakby z podziałem. Zacznę od naszych milusińskich, najmłodszych czytelników. Życzę im, aby Mikołaj przyniósł każdemu to, co sobie wymarzy, wiele uśmiechu i zadowolenia. Do tych starszych czytelników również kieruję serdecznie życzenia w imieniu własnym i wszystkich nas, pracowników Miejskiej Biblioteki, a zarazem życzę, żeby smutek nigdy nie zagościł w Państwa domach w te święta. Natomiast na nadchodzący rok życzę wiele, wiele optymizmu. Optymizm potrzebny tak na co dzień, a w obecnej dobie chyba szczególnie. Natomiast ja składam Państwu zobowiązania, że rok czytelniczy, następny, zapewne nie będzie gorszy, jak był ten. Mam nadzieję, że również nasze atrakcje skierowane tak do dzieci, młodzieży, jak i również dorosłych mieszkańców naszego miasta nie będą gorsze jak w ubiegłym roku. Wiele, wiele dobra życzę Państwu. Nie życzę wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo, bo to niemożliwe. A składać życzenia niemożliwe, to po co? Bo one się i tak nie spełniają. Życzę Państwu wiele, wiele ciepła, dobrych, życzliwych ludzi wokół siebie i do zobaczenia za rok. Szanowni Państwo, nadchodzi ten najpiękniejszy grudniowy dzień, dzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Ostrowie Mazowieckiej pragnę złożyć wszystkim członkom spółdzielni i tym, którzy zamieszkują w naszych zasobach oraz tym, którzy z nami współpracują, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, spędzanych w rodzinnej atmosferze świąt Narodzenia Pańskiego. A w nowym 2008 roku wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym, życzliwości ludzkiej. I oby ten 2008 rok był lepszy od tego, który odchodzi. W nawiązaniu do moich przedmówców pragnę w imieniu własnym oraz całej telewizji Teletopostrów życzyć Państwu zdrowych, magicznych, pięknych i najlepiej białych świąt, a w nowym roku niech zdrowie Państwa nie opuszcza i spełniają się nawet te najskrytsze marzenia.